No właśnie, jednak trójki dzisiaj okazały się bardzo ważnym elementem, choć na początku meczu tak nie wyglądało, brakowało troszeczkę skuteczności. Poczekaliście na odpowiedni moment, a przede wszystkim ty ze swoimi trójkami. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie? Znaczy wiedzieliśmy, że oni lubią zacieśniać pole 3 sekund, więc te rzuty będą otwarte i faktycznie może na początku meczu te rzuty nie wpadały. Później w drugiej połowie zaczęło nam wpadać, Gareth dał niesamowitą energię. Pociągnęliśmy, udało się wygrać ten mecz, aczkolwiek no, mieliśmy tą przewagę 12 punktów i szybko ją straciliśmy. Troszeczkę nie wiem, czy to wyszło, że zlekceważyliśmy rywala, czy oni po prostu... Oni też na pewno agresywniej zaczęli bronić i mam nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski, bo moglibyśmy przegrać przez to. No właśnie, czymś was zaskoczyła ekipa Arki Gdynia, bo tak jak powiedziałeś, 13 punktów odrobili w pewnym momencie. Czego wtedy zabrakło? Ciężko teraz powiedzieć. No, Florence dał im niesamowity wiatr w żagle, trafił kilka trójek ciężkich naprawdę, no i dał im tą przewagę, a my z kolei w ataku stanęliśmy, nic nie mogliśmy zagrać. Gratulacje w takim razie, 40 derby na waszą korzyść i powodzenia w dalszych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.